Witam serdecznie wszystkich widzów naszego kanału, jak również osoby przypadkowo oglądające ten filmik. Oto kolejny odcinek Turbo Poradnika z serii Zrób to sam. Na początek chciałbym Was poprosić o Wasze opinie na temat moich poradników, czy są użyteczne, czy nie, bo nie wiem, czy jest sens kręcenia więcej. Oraz, jeżeli macie pomysły, czegoś nie wiecie i chcielibyście zobaczyć, jak inni to robią, w jaki sposób to robią, napiszcie w komentarzach, ja postaram się zrobić jakiś poradnik wedle Waszych potrzeb. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić samemu miejsce przy polu na składowanie stałego obornika. Otóż co nam będzie potrzebne? Do tego celu wykorzystamy... Właśnie Wam pokażę, co wykorzystamy. Otwieramy sobie scenografa. Już pomijmy fakt otworzenia mapy w edytorze. Do tego wykorzystamy... wykorzystamy to. Potato Head. To będzie bardzo dobra rzecz, którą możemy wykorzystać do zrobienia czegoś takiego. Mamy go tam, musimy sobie przejechać. Tam pokażę, o co chodzi. No coś mi tu strasznie tnie. To jest właśnie to, co będzie nam potrzebne. Tylko że trigger do tego jest gdzieś tutaj, a może już jest gdzie indziej, kto to wie. Jest niżej, ten trigger jest tutaj. Wszystko wiadomo. Dobrze. Więc robimy to tak. Musimy to wyimportować razem ze wszystkimi plikami. I później będziemy to edytować. Chciałem sprostowanie wprowadzić, gdyż nie wyimportować, wyeksportować. Pomyliłem się, przepraszam. Godzina jest jeszcze wcześna. Kawy nie piłem, więc się jeszcze nie obudziłem. Także jak coś głupiego palnę, to wybaczcie. Więc tak. Mamy tu mamy trigger do wysypu. Tu jest trigger do nabierania szuflą. Tu jest całość. Dobrze to wygląda. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Zobaczymy, jak to jest zaprogramowane. No. Minmax. Zero. No, chyba jest trochę nie tak. A, dobrze. Dobra. Więc robimy sobie export selection with files. Lepiej zrobimy to sobie na pulpicie, tu zrobimy nowe folder, nazwijmy go na nurę. Obornik go nazwijmy ciach. I tutaj wpiszemy manurę.
jest i zapisujemy. Ciach. Więc następną czynnością musimy sobie to zobaczyć. Ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze wyeksportować ten trigger. Nazwijmy go sobie Manure Tip. Już mamy. Dobra. Jest. Dobra, następnie co robimy? To robimy takie coś, że musimy sobie nasze tekstury wyciąć stąd, wkleić tutaj, żeby mieć wszystko w jednym folderze. Następnie musimy to otworzyć przy pomocy notatnika bądź notepada. Ja to sobie otworzę w tym i musimy wyciąć to z adresu tekstur. Zapisujemy, zamykamy. Teraz otwieramy nasz Manure Hub za pomocą edytora. Mamy. Jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu. Teraz co musimy zrobić? Musimy sobie pozmieniać teraz nazwy z potato na manure. Manure. Żeby to miało ręce i nogi. Następną czynnością musimy przeprogramować ten trigger do szufli. Otwieramy user attributes. Tutaj zamiast potato wpisujemy manure. I to było generalnie nasz manure hub już jest na manure. Masło myślone. Dobra, zapisujemy zmianę teraz i musimy, następną rzeczą, jaką musimy wykonać, to jest tak to wygląda, podświetlę sobie to lekko. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest import naszego triggera. Jest on tutaj. I teraz w tym triggerze też musimy zmienić nazwę uprawy. Jest. I jeszcze musimy zmienić nazwę triggera. Teraz, żeby mieć to w jednej transport grupie, bo wypadałoby mieć to w jednej transport grupie, musimy stworzyć nową transport grupę, nazwać ją. Nazwać sobie tam jakoś ją. Zaznaczamy nasze rzeczy, wycinamy, wklejamy do transport grupy. Teraz damy ją w
wyżej. Hop. Hop. Git. Zapisujemy. No już się zapisało. Ten folder możemy sobie w tej chwili już usunąć. Nie będzie nam więcej potrzebne. To mamy naszą kubkę z obornikiem. Co robimy teraz? Teraz musimy, proszę was, zmienić tekstury, no bo głupio będzie to troszkę wyglądało, jeżeli nabierając obornik będziemy mieli w szufli ziemniaki, przynajmniej z wyglądu, więc musimy zmienić teksturę. Dobrze by było zmienić też i nazwę, ale do tego powolutku dojdziemy. A więc teraz wam pokażę, w jaki sposób pozyskać, że tak powiem, tekstury do obornika. Otwieramy sobie nasz komputer. No właśnie, otwieramy. No, otwiera się. Tam, gdzie mamy zainstalowaną naszą grę, data, vehicles i następnie fill plans. I tutaj mamy takie coś jak te trzy tekstury. Kopiujemy je oczywiście. Wklejamy tutaj. To możemy sobie już usunąć. Trochę to nie po kolei robię, ale jakoś ogarniecie. Jeszcze raz otwieramy to za pomocą na przykład notatnika. Tym razem wam pokażę notatnika. Zmieniamy sobie tutaj nazwę na manurę bodajże chyba. No chyba aż tak nawet. Zapisujemy zmianę. Otwieramy jeszcze raz naszą tą. Oj, proszę. I mamy obornik. Mamy obornik, śliczny obornik. Dobra. Możemy to już zamknąć. To też już możemy zamknąć. I teraz nasza mapa. Nasza mapa jest tutaj. Dobrze. Teraz musimy się zastanowić, w którym to miejscu dać naszą kubkę z obornikiem. Tu mamy takie duże pole. Tu też nie. Sobie teraz przygotuję właśnie miejsce. Zmienimy jakość.
wystarczyć, sądzę. Zrobić możemy teraz w tej chwili to zapisać. To musimy teraz umieścić w folderze z naszą mapą. Sobie zamykamy teraz. To w tej chwili też nie będzie nam potrzebne. Scenograf. Robimy import. Tak to, tak to. I już mamy. Teraz, żeby to ładnie wyglądało, musimy to jakoś umieścić, żeby miał ręce i nogi. Dajmy na to teraz. Tutaj ładnie zrobimy sobie.
Dobrze. To już możemy zamknąć. Zapisujemy. No właśnie, już tam się zapisało i teraz musimy otworzyć. Co musimy otworzyć? Naszą grę. I zobaczyć, jak to wygląda w grze. Jesteśmy. Teraz musimy pobiegnąć do tego naszego miejsca. Opsa, przez płot. Jeszcze przez barierkę. Biegniemy, biegniemy. Jak to mówił, bieg to zdrowie. Jesteśmy. Tu gdzieś jest nasza kubka z gnojem, że tak powiem. Więc teraz zamykamy grę. Jak widzieliście, zrobiłem nową karierę. A i właśnie, mała pomyłka, nie zapisałem tego. Musiałem to zapisać jeszcze raz. Sorki wielkie. Więc zapisujemy. Teraz to zamykamy. I co musimy teraz zrobić? Tak jak widzieliście, zrobiłem nową karierę. Także nie mam krów i nie mam obornika, ale pokażę wam, w jaki sposób można to przetestować. Musimy sobie pozwolić na małe oszustwo. Otwieramy naszego save'a. I tu mamy nasz skład obornika w tej linijce. Damy na to tutaj piątkę. I zapisujemy. Zamykamy. To zamykamy. Teraz odpalamy sobie naszą grę ponownie. Już jesteśmy w naszej grze. O, jak widzimy, obornik się nie pojawił, aczkolwiek jestem pewien, że jest. Razem to udowodnię. Obornik tu jest. Teraz musimy się zastanowić, jak to naprawić. Otwieramy mapę w naszym edytorze. Szczerze mówiąc, sam jeszcze nie wiem, co jest nie tak, gdyż robię to pierwszy raz. Wcześniej nigdy tego nie robiłem, więc mogę się gdzieś pomylić albo coś pominąć. Jeszcze tego nie wiem, ale to zaraz do tego dojdziemy. Więc tak, tu jest nasza kubka z obornikiem.
tutaj wszystko wygląda w porządku. O proszę, już znalazłem. Przeoczyłem, nie zmieniłem nazwy uprawy. Teraz już wszystko jasne. Teraz już wszystko jasne. Teraz właśnie przy okazji zwracam Wam uwagę na to, że musicie pozmieniać wszystkie nazwy upraw. Tu jest zmienione. Tu jest zmienione. Tu jest zmienione. I tutaj zmieniłem przed chwilką. Czyli teraz powinno być teoretycznie w porządku. A w praktyce zaraz to sprawdzimy. Jeszcze co powinniśmy ustawić w tej zakładce tutaj, jak widzicie, jest maksymalna pojemność tej naszej kubki z obornikiem, przy której obornik pokazuje się w maksymalnym poziomie. Czyli tutaj jest akurat ustawione 6000, czyli przy 6000 będzie to wyglądało w ten sposób. Następną rzeczą, tutaj mamy właśnie pozycję min-max. I właśnie teraz to chciałem Wam pokazać, gdyż sądzę, że nie są poprawne. Przy założeniu, że to jest maksimum. Teraz to jest maksimum. Kopiujemy tą wartość tutaj, co zaznaczyłem na niebiesko, i wstawiamy w to miejsce, gdzie jest 0. To jest właśnie nasze maksimum. Teraz ustawiamy nasze minimum. Możemy zrobić to w tej pozycji, że będzie lekko widać ten obornik, żebyśmy wiedzieli, że tu jest nasz obornik. I teraz kopiujemy tą pozycję i zamieniamy w tym miejscu. Dobrze, teraz zapisujemy to, co zedytowaliśmy. Teraz musimy otworzyć grę i zobaczyć, jak sytuacja wygląda w grze. Ja już sobie pozwoliłem to zrobić w międzyczasie. Jak widzimy, obornik w całej okazałości pokazał się. Dobra, teraz sprawdzimy, czy się nabiera. Udało się. A więc udało się. Ciągnik wyłączymy, żeby nam to nie brzęczał. Teraz jeszcze sobie strzelę screenshota na okładkę tego odcinka. Więc cóż mogę dodać, cóż mogę ująć? Nic, więc jeszcze raz więc. Dzięki serdeczne za uwagę. Jak sami widzicie, nie jest to jakieś bardzo trudne. Troszkę pokombinować, troszkę pogłówkować, a na pewno się uda. Na zakończenie tego odcinka oczywiście serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam moich kolegów z Teamu, jak również Bobasa, który zainspirował ten poradnik. Pozdrawiam Cię, Bobas. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, Turbo.